Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam do zapowiadanego kolejnego odcinka kursu oprogramowania Capture One, oprogramowania do obróbki i nie tylko do obróbki zdjęć, plików zdjęć cyfrowych. Ostatnio na naszym kursie opowiadałem o samym procesie instalacji oprogramowania Capture One, o tym, jak zorganizować sobie miejsce pracy, jak używać poszczególnych narzędzi, może nie tyle jak używać, ale jak je porządkować, w jaki sposób można sobie przygotowywać środowisko pracy, czy też różne środowiska pracy, w zależności od tego, z jakimi zdjęciami będziemy pracować i co będziemy chcieli z nimi robić. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ważnej, istotnej kwestii, nie tylko w kontekście samego oprogramowania Capture One, ale generalnie w kontekście samego fotografowania cyfrowego, czyli o katalogowaniu i porządkowaniu, przechowywaniu zdjęć. Oczywiście w odniesieniu do Capture One, ale tak naprawdę to, co będę chciał powiedzieć, szczególnie w tym wprowadzeniu, dotyczy de facto każdego oprogramowania albo jest niezależne w ogóle od jakiegokolwiek oprogramowania. Chodzi o to, że w dzisiejszych czasach, kiedy nie ograniczają nas w zasadzie już pojemności dysków twardych czy pojemności samych kart fotograficznych, jesteśmy w stanie wykonywać tych zdjęć naprawdę, naprawdę sporo. Znam fotografów, którzy w trakcie jednej sesji potrafią wykonywać kilkaset ujęć, czy nawet kilka tysięcy, jeżeli w grę wchodzą jakieś imprezy okolicznościowe, czy też jakieś zadania fotograficzne, które prowadzone są w jakiś profesjonalny sposób zarobkowy. Dlatego tych zdjęć mamy naprawdę coraz więcej i w którymś momencie, prędzej czy później, przychodzi moment, kiedy zaczynamy się w nich trochę gubić. Ten moment przyjdzie tym wcześniej, im mniej czasu poświęcamy na katalogowanie, porządkowanie i dobre zarządzanie całą naszą biblioteką zdjęć. Dlatego ten temat jest dość ważny. Myślę, że poświęcę mu co najmniej dwa odcinki naszego kursu, bo istotne jest, żeby zdjęcia naprawdę dobrze opisywać i katalogować. Przede wszystkim dlatego, żeby łatwo je móc znaleźć, łatwo móc je odszukać. Nie poświęcać temu zbyt wiele czasu i zawsze wiedzieć, gdzie i w którym miejscu są nasze pliki. Przede wszystkim mowa o plikach źródłowych, tych, które są zgrane prosto z aparatu. No właśnie, tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym zrobiliśmy zdjęcia, mamy je na karcie pamięci w aparacie albo już na samej karcie, która z aparatu została wyjęta. No i przychodzi moment, żeby je zgrać i coś z nimi dalej zrobić. Bardzo ważne jest, żeby zawsze mieć miejsce, w którym przechowujemy oryginalne pliki zgrane prosto z aparatu. I nieważne, czy to będą pliki JPG, czy będą to RAWy, czy będą to jakieś inne formaty dostępne w naszych aparatach fotograficznych, ważne, żeby te pliki, które są tym źródłem, tym, co zostało bezpośrednio zgrane z aparatu, czyli tak, jak zostały one naświetlone na matrycy, a potem zapisane na karcie pamięci aparatu, żeby mieć takie miejsce, w którym przechowujemy te pliki i nic z nimi nie robimy, nie ruszamy ich, nie nadpisujemy zmian, które w tego typu zdjęciach wykonujemy, obrabiając je w jakimkolwiek oprogramowaniu. No i dzisiaj opowiem parę słów o tym, jak to zrobić, żeby nie pogubić się w olbrzymiej ilości zdjęć, żeby w łatwy sposób nimi zarządzać. Dość gadania, czas uruchomić program Capture One i pokazać, jak można ułatwić sobie życie, zarządzając katalogiem zdjęć. Zapraszam. Na potrzeby dzisiejszej lekcji, na potrzeby dzisiejszego odcinka, przygotowałem sobie dysk zewnętrzny nazwany WorkDisk, do którego wgrałem katalog kurs i w tym katalogu mam trzy podkatalogi, w których mam jakieś przykładowe zdjęcia. Katalogi
w których przechowuję zdjęcia, najczęściej nazywam sobie w ten sposób, że na początku nazwy katalogu jest data, kiedy dane zdjęcie było zrobione i krótka informacja, gdzie lub co to te zdjęcia, czy to zdjęcie, które w danym katalogu jest, przedstawia. No i w ten sposób zgrywam wszystkie zdjęcia, no żeby mieć w jakiś tam sposób uporządkowane katalogi zdjęć. Ale mówiąc o katalogach zdjęć, musimy rozróżnić dwa rodzaje tych katalogów. Katalogi, do których jesteśmy przyzwyczajeni pracując na komputerze, czyli takie katalogi, które tutaj widzimy na ekranie, czyli takie kontenery, do których wgrywamy różnego rodzaju pliki, w szczególności pliki ze zdjęciami, oraz pojęcie katalogu, którym również się posługujemy w kontekście oprogramowania Capture One czy innych programów podobnych do rozwiązania Capture One. I mówiąc o katalogu w rozumieniu oprogramowania Capture One, mamy na myśli trochę inny obiekt, bo katalog w rozumieniu Capture One to takie miejsce, też na dysku, ale wydzielone do przechowywania wszystkich informacji, które dotyczą operacji, jakie dokonujemy na naszych zdjęciach. W szczególności w tym katalogu również możemy przechowywać zdjęcia. Natomiast mówiąc o katalogu, ja będę starał się zawsze rozróżniać, kiedy odwołuję się do katalogu oprogramowania Capture One, a kiedy mówimy o katalogu w rozumieniu katalogów dyskowych, katalogów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Zatem mam przygotowane takie katalogi na dysku, do których powgrywałem jakieś przykładowe zdjęcia. No i uruchommy teraz program Capture One. Uruchamiamy program Capture One. Bezpośrednio po uruchomieniu pojawia się okienko, w którym mogę zdecydować, jaki katalog w rozumieniu Capture One będę chciał otworzyć. Ponieważ ja mam swój własny katalog prywatny, w którym mam wszelkie zdjęcia zrobione przeze mnie, to na potrzeby kursu założymy sobie nowy katalog, a taki nowy katalog będziemy musieli założyć zawsze przy pierwszym uruchomieniu naszego Capture One, ewentualnie za każdym razem, kiedy chcemy stworzyć nowy katalog, bo tych katalogów w rozumieniu oprogramowania Capture One możemy mieć oczywiście więcej. Wybieram przycisk Nowy katalog. W tym miejscu muszę nazwać mój katalog. No powiedzmy, że będzie to nasz katalog kursowy. I teraz kolejna ważna kwestia, gdzie ten katalog będziemy zapisywać. No, ja stosuję taką zasadę, że ten katalog zapisuję na dysku, który mam w komputerze, na dysku systemowym, ponieważ najczęściej to są bardzo szybkie dyski, które szybko wymieniają informacje z oprogramowaniem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki katalog zapisywać na jakimś dysku zewnętrznym. Różnica polega na tym, taka najważniejsza, że jeżeli katalog zapiszemy na zewnętrznym dysku, to jeżeli go nie zabierzemy gdzieś ze sobą, to wtedy nie możemy pracować na zdjęciach i nie możemy niczego z nimi robić. Natomiast jeżeli ten katalog ze zdjęciami jest na komputerze, na dysku systemowym, to nawet jeżeli oryginały zdjęć nie są w tym katalogu umieszczone, tylko są w jakimś innym miejscu na zewnętrznym dysku, to i tak będziemy mogli pracować w Capture One, i tak będziemy mogli różnego rodzaju operacje na zdjęciach robić. To, czego nie będzie można, to nie będzie można tych zdjęć wyeksportować już obrobionych na jakiś dysk. Ale o tym jeszcze powiem później trochę szerzej, trochę dokładniej. Na ten moment pozostawiam katalog na moim dysku w komputerze, ale gdybym chciał go zmienić, to oczywiście tutaj mogę wybrać jakikolwiek inny dysk, jakiekolwiek inne miejsce i tam zapisać mój katalog w rozumieniu programu Capture One. Jeżeli już go nazwałem i wybrałem miejsce, w którym chcę ten katalog zapisać, klikając OK, przechodzę do systemu Capture One. Proszę zwrócić uwagę, że na razie nie mam żadnych tutaj zdjęć. Żadna kolekcja nie jest wybrana.
Główne okno zachęca mnie do zaimportowania obrazów, ale zobaczmy, co mamy w pionowym lewym pasku narzędziowym. Mamy narzędzie biblioteka, no i mamy katalog, nasz katalog kursowy. Tak, jesteśmy w tym katalogu. Gdybym miał więcej katalogów dostępnych, to tutaj mogę zdecydować, w jakim katalogu chcę pracować. I tu mam na przykład katalog zdjęcia, wszystkie ten mój, o którym wspominałem. Natomiast zostajemy w katalogu nasz katalog kursowy i zaimportujmy pierwsze obrazy. Mogę to zrobić, wykorzystując ten przycisk w pasku narzędziowym. Mogę użyć tego przycisku tutaj w centrum ekranu, ale mogę również wybrać plik importuj obrazy. Każde z tych narzędzi prowadzi mnie do okna importuj obrazy, gdzie mogę wskazać, skąd chcę importować zdjęcia do katalogu. Katalogu rozumianego jako katalog Capture One. Domyślnie otwierając to okienko, pojawia się zawsze ostatnie miejsce, które było otwarte, no ale kiedy tam kliknę, mogę powiedzieć wybierz i wybrać dowolne miejsce, z którego chcę zaimportować zdjęcia do katalogu. Może to być karta pamięci podpięta do komputera lub jakiś inny dysk zewnętrzny. Ponieważ ja mam przygotowany ten dysk WorkDisk i tutaj mam katalog kurs, to wybieram ten katalog kurs, a w nim podkatalog Warszawa. I mówię przejrzyj przed importem. No, pojawiają się zdjęcia. Może to nie był najlepszy przykład, wybierzmy inny katalog, bo to już jest ten, który był wcześniej. A chcę pokazać, że rzeczywiście coś się zmieni. Więc jeszcze raz kurs. I niech będzie drugia. Mówię przejrzyj przed importem. No i teraz widzimy, że pojawiły się nowe zdjęcia z nowego ustawionego katalogu. Co tu jeszcze mamy? Uwzględnij podfoldery. Gdybyśmy mieli w katalogu Brugia jeszcze jakiś podkatalog, to wtedy on również albo by uwzględniał, albo nie podfoldery. Zobaczmy, że tutaj w katalogu Brugia nie mamy żadnych podfolderów, więc trudno, żeby cokolwiek uwzględniał. No i mamy pomiń duplikaty. Co to oznacza? Jeżeli już z tego katalogu byśmy coś zaimportowali, to jeżeli drugi raz do niego wejdziemy i powiemy importuj, no to możemy pominąć już te zdjęcia, które wcześniej były do katalogu zaimportowane. Wybieramy zdjęcia, które chcemy zaimportować, odznaczając odpowiednie czeki. Tu mamy na dole oczywiście uproszczenie wybierz wszystkie, tak? Albo wyłącz wybranie wszystkich, no i importuj wszystkie, ale zastanówmy się, gdzie tak naprawdę chcemy te zdjęcia zaimportować. No i kolejna sekcja mówi nam importuj do. Zobaczmy, wybieraj, w jaki sposób zdjęcia mają być dodane do programu Capture One, czyli do tego katalogu, który stworzyliśmy sobie na potrzeby Capture One. Pierwsza rzecz, dodaj do katalogu i podpowiedź mamy, że pliki te oryginalne zostaną w oryginalnych lokalizacjach, czyli jeżeli do katalogu Capture One dodawalibyśmy zdjęcia z karty pamięci i wybralibyśmy dodaj do katalogu, to one nie zostaną do tego katalogu skopiowane, a jedynie, można uproszczając powiedzieć, zostaną tam zapisane linki do tych zdjęć, które nadal będą na karcie pamięci. Więc to oczywiście nie byłoby dobre rozwiązanie. Ale jeżeli mamy zdjęcia zgrywane na zewnętrzny dysk, na którym mamy pełne archiwum naszych zdjęć, to wtedy możemy wskazać dodaj do katalogu. Pliki będą cały czas w tej oryginalnej lokalizacji na tym zewnętrznym dysku twardym, a do katalogu dodamy jak gdyby informacje o tych zdjęciach, linki do tych zdjęć, które są na zewnętrznym dysku. Możemy również wybrać kopiuj do katalogu i wtedy pliki zostaną skopiowane do struktury katalogu, który założyliśmy na potrzeby Capture One, czyli z tego dysku twardego zewnętrznego, czy z tej karty zewnętrznej pamięci skopiujemy pliki te oryginalne do struktury naszego katalogu. No dobrze. Na razie wybierzmy tą opcję, kopiuj do katalogu i powiedzmy importuj wszystkie. No i zobaczcie. Już pojawiły się miniaturki. Tu mamy, co prawda, informację, nie wybrano żadnych zdjęć, no bo żadne zdjęcie nie zostało tutaj wskazane. Ale zobaczmy, co mamy po lewej stronie. Wszystkie obrazy, jakie są w katalogu, to 7 sztuk, bo tyle zaimportowaliśmy. Mamy podfolder ostatnie importy 17 sierpnia, no bo dzisiaj o 16.15 zaimportowaliśmy 7 zdjęć. I mamy foldery w naszym katalogu kursowym.
i w katalogu mamy te 7 zdjęć. Jeżeli tutaj sobie klikniemy, no to są to te same zdjęcia, które tutaj żeśmy zaimportowali. Spróbujmy zaimportować kolejne zdjęcia. Znowu wybieramy importuj. Co ciekawe, zobaczcie. Nadal mamy wskazany folder Brugia, ale ponieważ mam pomiń duplikaty, to nie ma żadnych unikalnych obrazów w tym katalogu. Te, które były, już są zaimportowane. Więc wybieramy inny katalog. Tu kliknąłem główny katalog kurs, czyli ten katalog, w którym są te trzy podkatalogi ze zdjęciami. I ponieważ mam zaznaczony czego względnie podfoldery, to system wskazał mi wszystkie zdjęcia, które są w tych trzech katalogach. Oczywiście z pominięciem tych 7 duplikatów, które były zgrane wcześniej. Ale ja nie chcę z tego kurs, tylko z konkretnego katalogu. Jesień. No i mam tutaj kolejne zdjęcia. Zdjęcia, których mamy tutaj 11. Tego sobie odhaczymy i powiemy, tego nie chcemy importować, ale dalej zostawiamy kopiuj do katalogu. No i mówimy importuj 10 obrazów. Przypominam, te obrazy zostaną skopiowane do struktury katalogu założonego na potrzeby Capture One. No i co się stało? Pojawił się drugi folder importu, czyli mamy 10 zdjęć zaimportowanych o 16:17 i 7 zdjęć zaimportowanych o 2 minuty później. Ale w katalogu mamy wszystkie razem jako 17 zdjęć i tutaj możemy przeglądać te miniaturki tych zdjęć. Natomiast teraz zróbmy tą drugą wersję, czyli powiemy importuj. Teraz niech to będzie katalog Warszawa, ale mówimy nie kopiuj do katalogu, tylko dodaj do katalogu. A pliki zostaną w oryginalnej lokalizacji. No i mówię importuj wszystkie. No i zobaczmy. Mamy trzeci folder importu. To są te zdjęcia, które teraz wybraliśmy z katalogu Warszawa. Ale pojawił się nowy folder, nasz dysk zewnętrzny, podfolder kurs i podfolder Warszawa. I te 16 zdjęć, które zostały zaimportowane do naszego katalogu w rozumieniu Capture One, nie zostały skopiowane do katalogu. W katalogu mamy nadal 17 zdjęć, chociaż wszystkich zaimportowanych jest 33. Bo 16 pozostało w oryginalnej lokalizacji. Chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane, jaka jest różnica między kopiowaniem zdjęć do katalogu, a jaka jest różnica między dodawaniem zdjęć do katalogu. Kopiowanie do katalogu Capture One powoduje, że zdjęcia są z jednego miejsca skopiowane do drugiego, 1:1, czyli na przykład z karty ze zdjęciami do folderu katalog, nasz katalog kursowy do folderu Capture One. A w momencie, kiedy wybieramy opcję dodaj do katalogu, to zdjęcia pozostają w oryginalnej lokalizacji, a tutaj mamy tylko link do tej lokalizacji, ale w katalogu te zdjęcia fizycznie nie zostaną wgrane. Jednak wszystkie informacje o operacjach na tych zdjęciach, to co z nimi zrobimy i jakie czynności edycyjne będą zrealizowane, będą w katalogu Capture One zapisane również w stosunku do zdjęć, które do katalogu nie zostały skopiowane. No to zobaczmy teraz jeszcze, czy rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem, gdzie to się wszystko znajduje. Powiedzieliśmy sobie, że nasz katalog, jego miejsce, katalog w rozumieniu Capture One, zapisaliśmy na naszym dysku systemowym w komputerze w katalogu obrazki i rzeczywiście mamy tutaj
obiekt o nazwie Nasz Katalog Kursowy. Ale proszę zauważyć, że właśnie nie jest to taki typowy katalog w rozumieniu katalogów dyskowych. Po pierwsze, różni się ikonką. Po drugie, widzimy, że nie możemy do niego wejść, bo jak wejdę do katalogu Luminar Neo, o tyle do katalogu Nasz Katalog Kursowy nie da się wejść. Jeżeli kliknę na nim dwa razy, otwiera się aplikacja Capture One. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Więc jest to niby katalog, ale jest jakby bardziej traktowany jak plik. Ale jest katalogiem, bo proszę zauważyć, jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy, mogę wybrać Pokaż zawartość pakietu. I teraz widzimy, że on się zachował jak katalog. Mamy katalogi i jakieś pliki. I mam tutaj podkatalog Originals. I tu struktura, do której wgrane są zdjęcia, które zostały skopiowane do katalogu w rozumieniu katalogu Capture One. Tu zostały zdjęcia skopiowane. Natomiast zauważcie, że to są te dwa importy, które były związane ze zdjęciami z Brugi i ze zdjęciami jesiennymi. Natomiast tych 16 plików z Warszawy nie ma tutaj w katalogu. One nie zostały skopiowane, tylko zostały dodane do katalogu, ale nadal są w swojej oryginalnej lokalizacji, czyli w miejscu WorkDisk. Tarnobrzeg, jesień. No, przepraszam, miała być Warszawa. OK, Warszawa, tak? Tu jest te 16 zdjęć. Na tym dzisiaj skończmy. Wiemy, jak importować zdjęcia do katalogu w rozumieniu katalogu Capture One. W kolejnym odcinku więcej rzeczy powiem na temat zarządzania jeszcze tymi zdjęciami i operacjami na zdjęciach oraz na sposobie kontrolowania nazw zdjęć. No i wszystkim tym, co będzie nam służyło lepszej organizacji katalogu zdjęć. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Nie był on może zbyt długi, ale tak jak powiedziałem, chciałbym zagadnieniom związanym z katalogowaniem zdjęć poświęcić więcej niż jeden odcinek, bo uważam, że to jest bardzo istotny temat i to, jak sobie zorganizujemy nasz katalog zdjęć, jak sobie zorganizujemy bazę naszych fotografii, no jest bardzo ważne i decyduje o tym, w jaki sposób nam się z tą dużą ilością plików później będzie pracowało. A wierzcie mi, prędzej czy później każdy spotyka się z problemem związanym z zarządzaniem zdjęciami, z tym, żeby je szybko, w prosty sposób odnaleźć. I jak będziemy od początku prowadzili uporządkowany sposób przechowywania zdjęć, to na pewno ułatwimy sobie życie i spowodujemy, że pewne problemy będą dużo mniejsze albo w ogóle ich nie będzie. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się spodobało. Jak zwykle bardzo proszę o uwagi i komentarze. Chętnie będę je czytał i będę starał się wprowadzać w życie rzeczy czy zmiany, które będziecie sygnalizować. Niebawem kolejny odcinek. Serdecznie zapraszam. Cześć. Thank you.